Siemano, tutaj Daniel, ale możesz tam nieśmiało mówić Mojżesz. Witam Cię na moim kanale przede wszystkim i bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Mam nadzieję, że treści, które będę publikował, będą Ci odpowiadały i zostaniesz ze mną na dłużej. Może coś o mnie, także od małego mieszkam w Norwegii. Pierwsze 16 lat mieszkałem w mieście Bergen. Aktualnie się przeprowadziłem i od tygodnia mieszkam w Oslo. Interesuję się polityką globalną, także ekonomią, jak i biznesem. Na moim kanale będę upubliczniał rozmowy z przedsiębiorcami tutaj w Norwegii. Na pewno będę też chciał porozmawiać z ludźmi mieszkającymi w Norwegii. Jakie były ich powody tutaj przyjazdu, jak oni tutaj sobie żyją, tak żebyś mógł po prostu coś też wynieść z tego kanału, żebyś wiedział, jak jest w Norwegii to, czego ci nikt nie powie inny, tak? Bo poza TikTokiem czy różnymi filmikami na YouTube pokazującymi, jak w Norwegii jest super, nic takiego ciekawego nie ma, a u mnie będzie po prostu też inna, może bardziej ciekawa strona Norwegii. Także na tą chwilę zapraszam Cię na małe intro o mnie. Będziesz miał szybkie przebitki filmików, takie moje mniej opisujące. Ale i się niedługo widzimy. Także widzimy się za chwilę. Co? Podobało się intro? Powiem tak, trochę się stresuję tym nagraniem, bo to jest moje pierwsze nagranie, gdzie widać moją facjatę. Także proszę o wybaczenie, jeśli bym coś nie tak powiedział. Już niedługo zaczynam rozmowy z fajnymi ludźmi tutaj z Norwegii. Myślę, że nie tylko z Norwegii, ale na pewno będę poruszał tematy odczuć po prostu obcokrajowców, Polaków, obcokrajowców na Polaków na obczyźnie. I po prostu, żebyście też, jeśli masz zamiar wyjechać z Polski, żebyś wiedział, z czym to się je, tak? A potem, jeśli na przykład lubisz też, tak jak ja, robić biznes, robić różne rzeczy, to kto wie, może moje filmiki ci się też przydadzą do własnego biznesu w Norwegii. Także, czemu nie? Także kończąc ten materiał, dziękuję Ci, że tutaj jesteś. Chciałbym, żebyś pod tym filmikiem zostawił lajka, jeśli Tobie się podobało. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawisz jakiś komentarz. Obiecuję, że na wszystkie odpowiem. Wszystką krytykę na pewno przeanalizuję. Jeśli masz jakąś konstruktywną krytykę, to tym bardziej napisz. No hejt nie proszę, bo to jest chyba nigdy nie jest pożądane. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dałeś już subskrypcję i będziemy się widzieli na moich następnych materiałach. Także do następnego. Trzymaj się, cześć. A few moments ago. Tak czy inaczej. Zrób co tylko potrafisz, żebym był zadowolony.